Witam po dłuższej przerwie. Jak pamiętacie, ostatnio zajmowaliśmy się sprawdzeniem luzu zaworowego w Hondzie CRF250. A dzisiaj pokażę Wam, jak skorygować luz, jeżeli jest nieodpowiedni. Tak jak w skrócie może przypomnę, tutaj mają być ustawione punkty na tym kole zębatym. Mają się pokrywać z tą krawędzią. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to odsyłam do poprzedniego filmiku. Tutaj na tym kole zębatym w otworze inspekcyjnym to się również musi wszystko pokrywać. O co chodzi, to mówiłem w poprzednim filmiku. A teraz zajmiemy się regulacją luzu zaworowego. Luz zaworowy na zaworach wydechowych sprawdzamy szczelinomierzem. W ten sposób, jeżeli taki szczelinomierz wchodzi z obu stron, to jest ok. Luz na zaworach ssących powinien wynosić 0,12 mm. I sprawdzamy to, wkładając szczelinomierz tutaj pod krzywkę. Ja w tej chwili używam szczelinomierza o grubości 0,05 i on wchodzi ciasno. Czyli załóżmy, że luz tutaj wynosi 0,05 zamiast 0,12. W związku z tym będziemy chcieli wyregulować ten luz i pokażę Wam, jak to zrobić. W pierwszej kolejności odkręcamy tutaj te śruby na tych dwóch mostkach. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na to, żeby coś nie wpadło nam do silnika, więc najlepiej zabezpieczyć jak tylko możemy, na przykład jakąś szmatką. Ja tutaj już mam te śrubeczki w tej chwili poluzowane. Nie sugerujcie się tym, że tak sobie to odkręcam ręką. One muszą być dokręcone odpowiednim momentem. I uwaga, pod każdą z tych krzywek znajduje się taki zabezpieczający półpierścień. Pamiętajcie o tym, żeby uważać, żeby nie wpadł Wam on do silnika, bo będzie kłopot. Należy również pamiętać o tym, że te śruby są różnej długości. Z przodu jest dłuższa. Wyjmuję śruby. I teraz bardzo ostrożnie będę wyjmował ten półmostek. O. I tu uwaga, pokażę, o co chodzi. Ten element tutaj w środku jest ruchomy. Trzeba uważać, żeby nie wpadł do silnika. I tak samo tutaj te dwie prowadnice. Często bywa, że one lubią być luźne i też mogą spaść. Także na to trzeba uważać. I teraz analogicznie będę wyjmował ten drugi mostek. Już jest zdemontowany drugi mostek. Mostki są oznaczone. Prawy jest oznaczony literą R. Lewy literą L, więc nie ma możliwości, żeby pomylić. I teraz dalej. Mnie jest ciężko to robić jedną ręką, a drugą filmować. Będziemy musieli tutaj od tej strony podnieść wałek rozrządu. O, on normalnie tutaj schodzi. I ściągamy
łańcuszek. Uważajcie, żeby łańcuszek nie wpadł do silnika. Po ściągnięciu wałka rozrządu przywiążemy od razu łańcuszek do ramy jakimś drutem na przykład. O, tak, żeby nie wpadł do środka. Ja go tutaj mocuję do ramy i jest bezpiecznie. Następnym krokiem będzie wyciągnięcie tych szklanek zaworowych, pod którymi znajdują się płytki do regulacji. I tutaj ja się posługuję takim sprytnym magnesem i robię to w ten sposób. I tutaj też uwaga, akurat płytka została w gnieździe, ale czasami potrafi się tutaj przykleić do szklanki i też trzeba uważać, żeby nie wpadła do silnika. Zobaczymy, jak będzie z drugą. O, akurat tym razem obie płytki zostały na swoim miejscu. Jak pamiętacie, mierzony był luz tylko na prawym zaworze, ale oczywiście ta czynność dotyczy obu zaworów, ale należy pamiętać też o tym, że zazwyczaj luz na jednym zaworze różni się od luzu na drugim. Ja pokazuję Wam, jak to zrobić na przykładzie jednego zaworu, ponieważ drugi zawór reguluje się dokładnie tak samo. Tym samym magnesem spróbuję wyciągnąć płytkę. O, bardzo ostrożnie, żeby nie wpadła do silnika. Mam płytkę i tą płytkę wymienię na cieńszą. Na jaką? Za chwilę Wam pokażę. Żeby dobrać właściwą grubość płytki zaworowej, posługujemy się takim oto wzorem, gdzie A będzie to grubość płytki, nowej płytki, którą chcemy włożyć. B, mierzony luz, czyli pamiętacie, nasz luz wynosił 0,05, bo taki szczelinomierz udało się nam wcisnąć. C, właściwy luz zaworowy, czyli 0,12 mm. I D, grubość aktualnie włożonej płytki. I należy zmierzyć teraz grubość płytki, jaka była włożona. Na płytkach zaworowych Proxa akurat ta wartość, grubość jest podana. Jeżeli nie, posługujemy się w tym celu suwmiarką. W naszym przypadku grubość płytki to 1,5 mm, inaczej mówiąc 1,5 mm. Po podstawieniu właściwych wartości do wzoru wychodzi nam takie równanie. Reasumując, po dokonaniu obliczeń grubość nowej płytki powinna wynosić 1,43 mm. Jeżeli mamy taką płytkę, to od razu ją wkładamy we właściwe gniazdo. Jeżeli nie, należy taką płytkę nabyć, to nie są drogie rzeczy. Niektórzy bawią się w szlifowanie jakieś, ale najlepiej kupić nową. Dobraną płytkę zaworową wkładamy tutaj do gniazda, tam skąd ją wyjęliśmy. Ostrożnie, żeby nic nam nie wpadło do silnika. Pamiętając o tym, że są to tłuste rzeczy,
śliskie i łatwo zgubić taką płytkę. Teraz kolej na szklanki, które wkładamy na miejsce. I na te mostki. Pamiętamy, prawy z prawej, lewy z lewej. Robimy to tak, żeby nic nam nie wpadło. Teraz kolej na wałek rozrządu. Pamiętamy o tym, żeby punkty były tam, gdzie powinny. Nie uda mi się tego zrobić jedną ręką, więc muszę na chwilę spauzować. Niestety nie jest to zbyt wygodna pozycja do filmowania. Wałek tutaj po prostu wkładamy tak jak był, pamiętając o tym, żeby uzębienie odpowiednio połączyć z łańcuszkiem i po prostu go tu wciskamy. Sprawdzamy, czy punkty pokrywają się z krawędzią głowicy. Udało się za pierwszym razem, więc czas na montaż mostków. Mostki założone, prawy z prawej, lewy z lewej. Pamiętajcie o tych półpierścieniach, o których wcześniej mówiłem. Ostrożnie, żeby nie wpadły do silnika. Czas na śruby. Dłuższe z przodu, krótsze z tyłu. I dokręcamy. Mamy wszystko zamontowane. Teraz szczelinomierzem. Jeżeli posiadacie szczelinomierz o grubości 0,12, to najlepiej takim. Sprawdzamy, czy wejdzie. Pod krzywkę. Jeżeli wszedł, to luz jest ok. Teraz przyszedł czas na zamontowanie napinacza łańcuszka rozrządu. Żeby to zrobić, musi się schować ta część do środka. A więc śrubokrętem kręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tutaj wkładamy śrubokręt i kręcimy do końca, do oporu. Kiedy poczujemy lekki opór, spróbujemy go delikatnie przełamać i ta wewnętrzna część zostaje w środku. Później po zamontowaniu śrubokrętem, kręcąc w lewo, zwolnimy tą część, która w tej chwili jest na sprężynie wciągnięta do środka. Napinacz już jest prawie na miejscu. Pozostaje dokręcenie śrub, które go mocują. I po dokręceniu tych śrub będziemy luzować napinacz. Śruby dokręcamy z wyczuciem. Klucz 8. W momencie, kiedy mamy dokręcone,
Tak jak mówiłem, tutaj śrubokrętem luzujemy napinacz i łańcuszek mamy naprężony. Pozostaje nam jeszcze jedna rzecz tutaj z tej strony. Nie zapomnijcie zakręcić tego otworu śrubą inspekcyjną. Tutaj mamy zamknięte i ostatnią rzeczą, jaką zrobimy, jest założenie pokrywy zaworów. Przed założeniem tej pokrywy warto jest krzywki wałka rozrządu polać niewielką ilością świeżego oleju, żeby nie startowały na sucho. Montaż pokrywy zaworów. Czynność prosta. Uważajcie na uszczelkę, żeby gdzieś jej krzywo nie zaplaszczyć. Dokręcamy śruby z wyczuciem. Jestem pewien, że z tą ostatnią czynnością już sobie poradzicie. Nie będę tego nagrywał. Życzę powodzenia.